Ci trzej twardziele postanowili dorobić się na mięczakach. Już w 2006 roku rozpoczęła się ich biznesowa przygoda ze ślimakami w roli głównej. Zaczęliśmy od hodowli ślimaka. Ślimaka żywego sprzedawaliśmy za granicę. Jakby kolejnym krokiem w rozwoju naszej firmy było stworzenie ślimaków w puszce, czyli ślimak w sosie własnym, bądź w różnych innych smakach. Polish Snail Holding od 2012 roku jest lokatorem Elbląskiego Parku Technologicznego. To jedyna spółka w Polsce zajmująca się kompleksowo hodowlą, opieką nad grupami hodowlanymi, szkoleniami, koordynacją, badaniami naukowymi, handlem oraz przetwórstwem ślimaka Helix Aspersa. Firma nie chce się rozwijać w ślimaczym tempie, dlatego postanowiła rozszerzyć swój biznesowy portfel produktów. Ślimaki nie były... Chyba nigdy nie były aż tak popularne i moim zdaniem nie będą tak popularne, jak to jest w innych krajach, jak na przykład w Belgii, czy we Francji, czy gdzieś w Hiszpanii. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy dostawić jakby drugą nogę do naszego biznesu. Panowie z Polish Snail Holding postanowili wykorzystać śluz ślimaka. Śluz ślimaka jest na świecie bardzo popularny, jest bardzo dobrze znany jako substancja, która ma aktywne działanie na ludzką skórę. W krajach azjatyckich śluz ślimaka wręcz jest praktycznie we wszystkich kosmetykach. Więc stwierdziliśmy, że skoro mamy ślimaki, możemy się tym zająć. Około 2 lat trwało opracowanie technologii poboru śluzu ślimaka, filtracji śluzu ślimaka do stanu jałowego, żeby można było go stosować w kosmetyce i bezpiecznie go stosować w kosmetyce. Natomiast nie tracąc wszystkich substancji aktywnych, które właśnie działają na skórę. Polish Snail Holding jest właścicielem marki Molusco, ekskluzywnych kosmetyków ze śluzem ślimaka. I to nie jest tylko chwyt marketingowy, bo firma swoje produkty opiera na konkretnych badaniach naukowych. To są na to dowody naukowe. My również prowadziliśmy dość obszerne badania, jeśli chodzi o śluz ślimaka i jego działanie na skórę ludzką. Były to badania na liniach komórkowych i my wiemy, już teraz jesteśmy tego pewni, że śluz ślimaka działa pozytywnie na ludzką skórę. Elbląska firma była wielokrotnie nagradzana za swoją biznesową i innowacyjną działalność. W niedługim czasie firma wypuści na rynek kolejne kosmetyki ze śluzem ślimaka.